Miejsce siódme. Stefan Kraft, urodzony w 1993 roku w Schwarzach im Pongau. Dobijają mnie te niemieckie nazwy. Austriak ma na swoim koncie 71 podii Pucharu Świata oraz 21 zwycięstw. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2014-15 zajął trzecie miejsce. W 2016-17 wygrał po raz pierwszy kryształową kulę. W sezonie 2018-19 zajął drugie miejsce. I w ostatnim sezonie 2019-20 wygrał ponownie kryształową kulę. Największe sukcesy Kraft święcił w Lahti w 2017 roku, gdzie zdobył podwójny tytuł Mistrza Świata na skoczni dużej i normalnej. W 2015 roku w Falun zajął trzecie miejsce na skoczni normalnej. W 2019 również w Zefeld zajął trzecie miejsce. Na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich zajął trzecie miejsce w 2016 roku w Taupitz. Kraft wygrał dwa razy Puchar Świata w lotach narciarskich w sezonie 2016-2017 oraz 2019-2020. W sezonie 2014-2015 Kraft wygrał Złotego Orła, czyli wygrał turniej czterech skoczni. Warto dodać również, że Stefan Kraft jest rekordzistą świata, jeśli chodzi o długość skoku. Wynosi on 253,5 metra i jest ustanowiony w Vikersund w Norwegii. Skok ten jednak wzbudził wiele kontrowersji, ponieważ niektórzy uważają, że jest on podparty, a wy jak sądzicie? Jest on stosunkowo młodym zawodnikiem, ma 27 lat dopiero, a już takie sukcesy. Myślę, że Stefan jeszcze dopisze wiele triumfów do swojej jakże już bogatej kariery.